filmie przedstawionych zostało 10 niepokonanych zawodników, którzy podpisali kontrakt z UFC, ale jeszcze nie zadebiutowali na żadnej gali. Numer 10. Uros Medić. Rekord 6-0. Zawodnik pochodzący z Serbii startuje zawodowo od 2016 roku. 27-latek po 5 wygranych na galach Alaska Fighting Championship wystąpił na gali Dana White Contender Series, gdzie zwyciężył swój pojedynek i związał się z UFC 5 sierpnia tego roku. Uros wszystkie walki skończył przed czasem, z czego 5 w pierwszych rundach. Numer 9. Melissa Gatto. Rekord 6-0. Reprezentantka Brazylii walczy w MMA od końca 2016 roku. 24-latka 4-6 pojedynków skończyła przez poddania w pierwszej rundzie. Ma na koncie również 2 remisy. Wszystkie jej starcia miały miejsce na mniejszych galach w Brazylii. Z UFC związała się w kwietniu 2019 roku, jednak do tej pory nie zadebiutowała. Miała zaplanowane 3 walki. 2 razy musiała zrezygnować z powodu kontuzji, a za trzecim razem nie mogła dojechać ze względu na problemy z dojazdem spowodowane pandemią. Jej ostatnia anulowana walka była zakontraktowana w limicie wagi muszej. Numer 8. Jordan Levitt. Rekord 7-0. 25-latek ze Stanów zadebiutował w MMA w 2017 roku. Po 6 zwycięstwach na galach amerykańskich organizacji, m.in. na Legacy Fighting Alliance, dostał walkę na jednej z gal Dana White Contender Series, gdzie zwyciężył swój pojedynek i 5 sierpnia 2020 roku podpisał kontrakt z UFC. Zawodnik na 7 walk, 5 skończył przed czasem, poddając rywali. 3 ostatnie pojedynki stoczył w kategorii lekkiej. Numer 7. Louis Kelsey. Rekord 7-0. Amerykanin ma 24 lata i pierwszy zawodowy pojedynek stoczył w 2017 roku. Po 6 wygranych w mniejszych organizacjach zwyciężył walkę podczas jednego z sezonów Dana White Contender Series i 19 sierpnia 2020 roku związał się z UFC. Jest zawodnikiem kategorii półśredniej i jak dotąd wszystkie starcia skończył w pierwszej rundzie. Numer 6. Orion Cousy. Rekord 7-0. 26-latek jest starszym bratem wspomnianego wcześniej Louisa Cousy. W MMA walczy od 2018 roku. Tak samo jak brat po 6 wygranych zawalczył podczas tego samego sezonu Dana White Contender Series, gdzie pokonał swojego rywala i podpisał kontrakt z UFC. Walczy również w dywizji półśredniej. W największej organizacji na świecie zadebiutuje 21 listopada na gali UFC 255, a jego przeciwnikiem będzie Nicholas Dalby. Numer 5. Shavkat Rakhmonov. Rekord 12-0. Zawodnik z Kazachstanu ma 25 lat i startuje w MMA od 2014 roku. Wszystkie pojedynki stoczył w organizacjach M1 oraz kazachskiej Battle of Nomads i w obydwu z nich zdobył pasy mistrzowskie. Ma na rozkładzie 2 Polaków, Bartosza Hyrka i Michała Więcka. Wszystkie 12 walk zakończył przed czasem. Kontrakt z UFC podpisał 31 lipca 2019 roku. W tym roku dwukrotnie miał zawalczyć w największej organizacji na świecie z Bartoszem Fabińskim, a potem z Ramazanem Emijewem, jednak obydwa pojedynki wypadły. 24 października 2020 roku zadebiutuje na gali UFC 254 z Alexem Oliveirą. Zawodnik walczy w dywizji półśredniej. Numer 4. Umar Nurmagomedov. Rekord 12-0. 24-letni kuzyn Habiba zadebiutował w MMA w 2016 roku. Zawodnik walczący w kategorii kogucie wystąpił w takich organizacjach jak Fight Nights Global czy PFL. 6 na 12 walk zakończył przed czasem. Pod koniec 2019 zdobył pas organizacji Gorilla Fighting Championship, a na początku 2020 podpisał kontrakt z UFC. 24 października na gali UFC 254 zadebiutuje w pojedynku z Sergiejem Morozowem. Numer 3. Sergio Gilgio. Rekord 12-0. Zawodnik z Peru rozpoczął karierę MMA w 2013 roku. 23-latek wszystkie pojedynki toczył na mniejszych galach w swoim kraju. 9 na 12 skończył przed czasem. 28 października 2018 roku podpisał kontrakt z UFC. W listopadzie 2018 miał zadebiutować, jednak wypadł z walki z powodu kontuzji i do tej pory nie pojawił się w oktagonie. Numer 2. Aliaskap Kizriev. Rekord 13-0. 30-letni reprezentant Rosji pierwszy pojedynek w MMA stoczył w 2014 roku. Walczył w takich organizacjach jak Fight Nights Global czy M1. Ma na rozkładzie m.in. Yosubeya Enomoto czy Husimara Paliaresa. We wrześniu wygrał pojedynek na gali Dana White Contender Series i podpisał kontrakt z UFC.
Rosjanin walczy w kategorii półśredniej. 9 na 13 pojedynków skończył przed czasem. Numer 1 Mateusz Gamrot, rekord 17-0. Polak startuje w MMA od 2012 roku. 29-latek po 3 wygranych podpisał kontrakt z KSW, gdzie stoczył w sumie 14 walk i zdobył pasy kategorii lekkiej i piórkowej. Pokonał takich zawodników jak Mansur Barnaoui, Kleber Koike Erbst czy Norman Park. Jego jedna walka zakończyła się wynikiem no contest. Zawodnik 9 walk wygrał przed czasem. Po zwycięstwie z Marianem Ziółkowskim podpisał kontrakt w UFC 16 września, gdzie zadebiutuje 17 października. Jego rywalem będzie Guram Kutateladze. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.